Katarzyna Czochara, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest dziś z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy bardzo serdecznie. Pani poseł, zacznijmy może od takiego krótkiego meldunku, jak obecnie wygląda sytuacja na południu regionu. Moszczanka to jest ta miejscowość, która ucierpiała dość mocno. Pani akurat ma informacje na temat sytuacji, bo mieszka pani akurat w tych rejonach Opolszczyzny. A tak, mieszkam w Moszczance. No, sytuacja w dużym stopniu się unormowała, woda zeszła, ale też pokazała prawdziwe oblicze tego, co działo się w piątek, soboty, niedzielę. Mamy potężne straty, zalane wiele domów, ale również infrastruktura bardzo mocno ucierpiała. Mamy 4 wyłączone mosty, w tym jeden został całkowicie zerwane, ale też liczonych w kilometrach zniszczone drogi i powiatowe, i gminne. I tu jest podobna sytuacja. Łąka Prudnicka, no również też jest bardzo ciężka sytuacja. Jarnutówek, czy też Pokrzywna. No ale nie tylko, bo to ja nie skupiam się tylko i wyłącznie na swoim regionie, swoim gminie. Również podobna sytuacja jest w wielu innych miejscach. Tragiczna sytuacja Głuchołazy, tragiczna sytuacja w tych wszystkich pobliskich wioskach, Hajduki Nyskie, Murów, Przełęk, Biała Nyska, czy w powiecie głubczyckim Chomiąża, Krasne Pola, Opawica, Lenarcice, Kietlice, w tych Lewin Brzeski. No w tych wszystkich miejscowościach byłam, docierałam z pomocą humanitarną, ale też naocznie widziałam to, co się dzieje. Rozmawiałam z mieszkańcami, rozmawiałam z sołtysami. No, sytuacja jest bardzo trudna, a tą sytuację pogorsza jeszcze fakt, że mamy dzisiaj 23 września i można powiedzieć, że wielkimi krokami zbliża się do nas zima, okres grzewczy, a proszę mi wierzyć, że w wielu domostwach zalane są piece centralnego, w szkołach. Tak, to jest ogromny też problem tam, gdzie na przykład było to ogrzewane za pomocą piecy olejowych. W momencie, kiedy woda zalała całkowicie takie kotłownie, no niestety ta woda wymieszała się też z tym olejem. To muszą przyjeżdżać specjalne firmy, które będą umiały to w odpowiedni sposób wypompować, wyczyścić i sprawić, żeby ta kotłownia mogła dalej funkcjonować. Straty, tragedia ludzka jest naprawdę ogromna i ja osobiście uważam, ale to nie tylko ja, bo to też słyszę od mieszkańców tych wszystkich zalanych miejscowości, że jednak gdyby reagowanie było o wiele szybsze, to też same społeczeństwo prawdopodobnie przygotowałoby zabezpieczenia przeciwpowodziowe swoich domów dużo wcześniej. Tak naprawdę wszyscy zostali tą potężną falą, która uderzyła, można powiedzieć, w tym samym czasie w wielu miejscach na terenie powiatu głubczyckiego, nyskiego. No a teraz dalej idąc, również mamy powiat brzeski, bo na całe szczęście powiat Opole Ziemski, czyli Opole, czy powiat też Krapkowicki, tam trudna sytuacja była w gminie Strzeleczki. Na pewno była o wiele mniej drastyczne, jak tych wcześniej wspomnianych powiatach. To co zawiodło najbardziej, pani zdaniem? No przede wszystkim, tak jak już mówiłam wczoraj na antenie Loży Radiowej, fakt, że w piątek 13 września polski premier na konferencji prasowej przekazał, że te prognozy nie są alarmujące. To w dużym stopniu uśpiło jednak zarówno samorządowców, jak i samych też mieszkańców. Te reagowanie nie było takie, jakie powinno być. Chociaż pani wojewoda mówiła w środę na konferencji w Urzędzie Wojewódzkim, że już od poprzedniej środy było wiadomo, docierały do nich takie informacje i że województwo opolskie można było czuć, że jest zaopiekowane. Panie redaktorze, ja, pewnie pan i zapewne wielu mieszkańców, myślę, domniemam, że wszyscy mieszkańcy Opolszczyzny otrzymywali SMS-y, alert RCBG.
ja alerty o nawałach, nawałnicach deszczu i tak dalej otrzymywałam. Pierwszy był bodajże w czwartek około godziny 16. No, zresztą te wszystkie SMS-y... No, pamiętamy, każdy z nas właściwie. Każdy z nas, tak, pamięta. Natomiast nie było takiej konkretnej informacji do społeczeństwa tutaj naszego, opolskiego i nie tylko opolskiego. Zbliża się powódź. Powódź stulecia, można powiedzieć, bo w wielu ust słyszę, że ta powódź, która teraz miała miejsce, była gorsza aniżeli w 97 roku. To była powódź stulecia, bo przecież na Opolszczyźnie taka powódź była w 1903 roku. To, gdyby takie informacje, gdyby był taki przekaz, na pewno zarówno samorządowcy, jak i mieszkańcy przygotowaliby się w odpowiedni sposób i w wielu sytuacjach wiele udałoby się uchronić. Pani poseł, wczoraj w niedzielnej loży radiowej pojawiła się też taka sugestia, że polskie władze powinny wreszcie porozumieć się z Czechami, żeby wspólnie wybudować najprawdopodobniej na terenie Czech, bo u nas za bardzo nie ma gdzie, dodatkowy zbiornik retencyjny, który chroniłby między innymi Głuchołazy. Gdyby taki był, to być może uniknęlibyśmy tej tragedii, której świadkami stali się Głuchołazianie. Pytanie, czy takie rozmowy za czasów państwa rządów, bo przecież rządziliście przez 8 lat, w ogóle były podejmowane? Czy ktoś na taką konieczność zwracał w ogóle uwagę? Tak, oczywiście. Takie rozmowy były toczone. W takich rozmowach ja osobiście też uczestniczyłam. I nie tylko też takie rozmowy dotyczące tych zbiorników retencyjnych, ale również kwestie dotyczące udrażniania Odry, bo strona czeska była i jest w dalszym ciągu bardzo mocno zainteresowana. To dlaczego się nie udało? No tutaj też niestety jesteśmy krajem członkowskim Unii Europejskiej i tego typu decyzje, które są strategiczne decyzje, decyzjami również z pozycji Unii Europejskiej. Tutaj też muszą być wyrażone zgody Komisji Europejskiej. Oczywiście, że taki zbiornik w okolicach Mikulowic, bo tam prawdopodobnie byłaby taka możliwość wybudowania takiego zbiornika, w dużym stopniu pomogłaby w tych działaniach przeciwpowodziowych, ale nie tylko, bo proszę pamiętać, że w wielu miejscowościach istnieją gotowe plany. Prawdopodobnie trzeba byłoby te plany zmodyfikować. My zamieszkujemy tutaj na terenach, gdzie przez jakiś czas zamieszkiwali Niemcy. Wiele właśnie dokumentów jest przygotowanych jeszcze przez właśnie Niemców, czyli sprzed 1939 roku. Warto byłoby się przejrzeć właśnie temu, co wtedy zamierzano robić i do tego wrócić, bo chociażby miejscowość Murów, rozmawiałam z sołtysem, tam są dokumenty. Sołtys wraz z wieloma innymi sołtysami z pobliskich miejscowości interweniował, pisał o to, żeby wybudować zbiornik, który zabezpieczyłby... Takie pomysły też się pojawiły w pewnym momencie, ale pani poseł, co z tego, że my możemy mieć plany, niezależnie od tego, czy opracowane jeszcze przez Niemców, czy już przez, czy też na zlecenie Polaków, skoro realizacja ich potem wygląda różnie. W 2019 roku na zlecenie Wód Polskich powstała analiza, z której wynikało, że warto by zbudować dodatkowe 9 obiektów na terenie Kotliny Kłodzkiej, no i ludzie zaczęli wtedy protestować przeciwko tym pomysłom. Rząd wówczas Mateusza Morawieckiego ugiął się i zdecydował, że dodatkowych zbiorników nie będzie. No, szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, rząd pana Mateusza Morawieckiego, ale też wcześniej pani Beaty Szydło, kładł bardzo duży nacisk na bezpieczeństwo Polaków szeroko rozumianym. Dlatego były ogromne działania podjęte właśnie w kwestii gospodarki wodnej, zarówno tej rzecznej,
ale również tych zbiorników, które zabezpieczają poszczególne gminy czy miejscowości w momentach właśnie powodzi. Wiele udało się zrobić, bo za rządu Prawa i Sprawiedliwości zostały oddane 4 zbiorniki, między innymi w Raciborzu, i ten właśnie zbiornik pozwolił uchronić chociażby Opole czy też Kędzierzyn-Koźle, bo 97 rok pamiętamy, co działo się w Opolu, co działo się w Kędzierzynie-Koźlu. Natomiast też takie siły, które bronią różnych istnień żywych, różnych zwierząt, owadów tego typu, nie chciały godzić się na tego typu rozwiązania, bo zostanie zaburzona fauna i flora, a to są właśnie obrońcy tak, tego właśnie... To jedno. I te właśnie podnoszone kwestie spowodowały, że w dużym stopniu w wielu miejscach pojawiły się też protesty mieszkańców. No dużą, właśnie, powiem tak, nie, dużą rolą, ale panie redaktorze, ja tylko chciałabym jeszcze jedno zdanie dopowiedzieć. Dużą rolą w uświadamianiu polskiego społeczeństwa, a zwłaszcza społeczeństwa tego, których zamieszkuje na terenach powodziowych, no, lub na tych terenach, które są w dalszym stopniu zagrożone powodzią, jest uświadamianie, że tego typu rozwiązania, zbiorniki retencyjne czy budowa jakieś tam jest niezbędne i konieczne. Jeżeli my teraz mamy ministra klimatu, panią Zielińską, która mówi, że nie trzeba udrażniać Odry, że Odra powinna pozostać taka jak jest, bo tam żyje... Pani poseł, jeżeli pani śledzi nasze rozmowy, to wie pani, że niejednokrotnie już o te pomysły pytałem o polskich polityków. Jeżeli będę miał okazję porozmawiać, czy to z przytoczoną przez panią minister, czy to z Pauliną Henning-Kloską, na pewno te pytania padną. Ale pani poseł, wróćmy do tego czasu, kiedy wy sprawowaliście władzę. Ja jestem posłem z tego okręgu, nie mogłam lekceważyć tych uwag, które trafiały do biura poselskiego, stąd przyjechałam przygotowana z następującą informacją, że nie ma żadnych dalszych analiz, nie ma planów, że tylko to, co się w tej chwili dzieje, czyli owe 4 zbiorniki w Kotlinie Kłodzkiej zaplanowane przez poprzedników, będą realizowane. I to powiedziała Anna Zalewska w 2017 roku. Pytanie teraz, pani poseł, jak to się ma do uświadamiania społeczeństwa, o którym pani przed chwilą nam powiedziała, że takie inwestycje są konieczne. Dlaczego politykom, ktoś może odnieść takie wrażenie, zabrakło tej odwagi, żeby powiedzieć, słuchajcie ludzie, to jest ważne, my wam wypłacimy sowite odszkodowania, ale no, tu niestety albo stety trzeba taką infrastrukturę budować. Panie redaktorze, pani Zalewska zapowiedziała, że bardzo chętnie przyjedzie na Opolszczyźnie i porozmawia w tych tematach tak ważnych, niezmiernie ważnych, a wiem, że dla pani Anny Zalewskiej ten temat środowiskowy, no to jest swego rodzaju również oczko w głowie, i ja myślę, że ona to też szczegółowo przedstawi, tą całą historię i sytuację tego, jak to przebiegało, jak to wyglądało, jak to się działo. Myślę, że to jest najbardziej odpowiednia osoba, aby tu, w tym również studiu Radia Opole, te wszystkie bardzo często nieprawdziwe stwierdzenia zdementować. Także ja tutaj naprawdę wiem, że pani Anna Zalewska przyjedzie i to wszystko dokładnie i szczegółowo wyjaśni i zdementuje. Jesteśmy już wstępnie umówieni na taką rozmowę. To pani poseł, jeszcze jedno pytanie na temat obecnej sytuacji. Prezes Wód Polskich mówiła na wczorajszym porannym sztabie kryzysowym z udziałem premiera Tuska, że obejmując swoją funkcję, została instytucję, tu cytat, całkowicie ograbioną z pieniędzy, przez co nie było nawet za co kosić roślinności na wałach wzdłuż rzek. Czy zgodzi się pani z takim stwierdzeniem? No powiem tak, że w różny sposób dzisiaj różni ludzie tłumaczą swój brak działania, brak reagowania na wiele sytuacji, które wymagały natychmiastowego działania i natychmiastowego reagowania. Tak jak sam... Wielu sołtysów wskazuje, że od długiego czasu prosili Wody Polskie o skoszenie. Tak jak sam też pan powiedział, że bardzo trudno
w ogóle dodzwonić się do Polskich Wód, ani nie odpowiada rzecznik prasowy, czy też osoby, które mogłyby udzielić konkretnych informacji. No, to oddział we Wrocławiu, w Gliwicach akurat mamy kontakt. Tak, to co się tak naprawdę działo w tych ostatnich dniach, bardzo krytycznych dniach, nie sprawdzałam, nie monitorowałam sytuacji budżetowej tej jednostki, tak ważnej jednostki. Myślę, że to wypadałoby zrobić, żeby rzeczywiście stwierdzić, czy ta pani, która wypowiedziała te słowa, są prawdziwe. Pani poseł, obiecałem, że to ostatnie pytanie dotyczące Wielkiej Wody. To teraz parę słów jeszcze na temat waszej wewnętrznej sytuacji. Wiemy, że macie spore problemy, jeżeli chodzi o finansowanie. Pytanie, co już dzisiaj wiadomo, czy Prawo i Sprawiedliwość przetrwa jako partia polityczna po ostatniej głośnej decyzji PKW? Prawo i Sprawiedliwość przetrwa na pewno. Proszę mi wierzyć. Jeśli chodzi o tą decyzję PKW, Prawo i Sprawiedliwość złożyło w tej sprawie skargę. A co najważniejsze, panie redaktorze, Prawo i Sprawiedliwość jako partia polityczna aż 250 000 zł chociażby z wpłat posłów, senatorów, czy też członków Prawa i Sprawiedliwości przekazuje na pomoc właśnie powodzianom. Dzisiaj posłowie Prawa i Sprawiedliwości na terenie całej Polski są bardzo mocno zaangażowani w pomocy powodzianom. Wczoraj chociażby na Opolszczyznę trafił pełniusieńki tir z województwa lubelskiego. Tam zaangażowany pan minister Czarnek, tam był też pan Dariusz Stefaniuk, tam też była pani Anna Baluch, tam też był Michał Moskwa. Czyli każde jedne województwo łączy się, solidaryzuje się bardzo mocno z tutaj naszymi mieszkańcami. W Donysę dotarła pomoc z Radomia. Również wczoraj dotarła pomoc z Mielca. I to mówię teraz o konkretnych biurach poselskich. Nysa, pan Marek Suski, Mielec, pan Fryderyk Kapinos. Jutro do Głuchołaz przyjeżdża pomoc z Krakowa. Tutaj mam kontakt z panią Elżbietą Dudą. Dzisiaj dwa busy dojechały do Lewina Brzeskiego. Tu znowu pan Kazimierz Gołojuch, poseł. Niech mi pan wierzy, że Prawo i Sprawiedliwość przetrwa, a jedność w naszym ugrupowaniu jest. No tylko i teraz na tyle, trudno wam będzie prowadzić zbiórkę, bo na tyle, wiadomo, że na tyle, ludzie ale jeszcze będą raz, chcieli przekazywać pieniądze panu, dla powodzian, i to jest oczywiste. Ale jeszcze raz panu powiedziałem. 250 000 zł przekazuje Prawo i Sprawiedliwość na pomoc powodzianom. Także naprawdę proszę wierzyć, że dawaliśmy sobie w radę w bardzo ekstremalnych i trudnych sytuacjach i tym razem również damy radę. W jedności siła, ta jedność w naszym ugrupowaniu jest. W jedności siła i na pewno przegramy, i przetrwamy i wygramy. Pani poseł, jak było już po wyborach, kiedy było wiadomo, że nie będziecie rządzić przez kolejną kadencję w kraju, pytałem pani o to, jaką będziecie opozycją. No pani wskazywała na to, że będziecie na pewno opozycją konstruktywną, że będziecie patrzeć władzy na ręce. Zanim nasz region został dotknięty Wielką Wodą, można było odnieść takie wrażenie, że wasi działacze no właściwie niewiele robią, niezbyt intensywnie przyglądają się pracy chociażby rządu. Ja nie przypominam sobie konferencji prasowych, chociażby z pani udziałem. Powiem tak, zgadza się, ma pan rację. Przyznaję panu rację, ale wie pan co, można przyglądać się na ręce komuś, kto robi cokolwiek. A komuś, kto nic nie robi, to ciężko. Ja powiem panu przykład, chociażby z jednej komisji, w której ja pracuję. Komisja Cyfryzacji. Przyjmowaliśmy przed naszym urlopem, czyli w lipcu, ostatnie posiedzenie Sejmu i też ostatnie posiedzenie Komisji Cyfryzacji. Przyjmowaliśmy plan pracy na kolejne półrocze.
Wie pan, co w tym planie było? Same informacje ministra i tak naprawdę przez kolejne półrocze jedna zaplanowana była ustawa. Czy pan i radiosłuchacze uważacie, że w tej dobie, w której my teraz żyjemy, w dobie właśnie ogólnej cyfryzacji, nie ma potrzeby jednak pracować konkretnie nad rozwiązaniami, które ułatwią chociażby komunikację w trakcie właśnie takich sytuacji, jakich mieliśmy do czynienia tu na terenie Opolszczyzny, na terenie powiatu głubczyckiego, prudnickiego i nyskiego. Można patrzeć komuś na ręce, kto pracuje. Wielu dziennikarzy i również ludzi takich, którzy interesują się tym światem politycznym, stwierdza, że jest to najbardziej leniwy czy najmniej pracujący rząd, ale też i Sejm. No, i ja, dobrze, tylko dziennikarze zazwyczaj o tym wiedzą. Ludzie, którzy tego nie śledzą. Powiem tak, ja też niestety muszę tak stwierdzić, bo jednak praca w Sejmie za rządów Zjednoczonej Prawicy, praca w komisjach, bo przecież byłam w Komisji Spraw Zagranicznych, Komisja Zdrowia, Komisja Edukacji, Komisja Cyfryzacji wyglądała całkowicie inaczej. Również ta praca w sali plenarnej wyglądało to wszystko inaczej. Dzisiaj tak naprawdę mało się dzieje w Sejmie i mało się dzieje w różnych komisjach. Tylko pani poseł, społeczeństwo, które tego nie śledzi, nie ma możliwości wyciągać wniosków. Ja jestem ciekawa, jak będzie wyglądała ta sytuacja teraz w przyszłym tygodniu, nie w przyszłym tygodniu, tylko w tym tygodniu, bo przecież od środy zaczynamy posiedzenie Sejmu, a to nie tylko kwestie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych będą musiały być poruszane i przyjmowane będą musiały być różne rozwiązania. Również Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Kultury i etc. I ja powiem jedną rzecz. Chociażby w ubiegłym tygodniu złożony został wniosek do Marszałka Sejmu przez pana przewodniczącego Mariusza Błaszczaka o tym, żeby zwołać w trybie pilnym, natychmiastowym posiedzenie Sejmu, żeby poprzyjmować właśnie rozwiązania takie, które usprawnią funkcjonowanie wielu instytucji, ale też i organów państwa w tej tak trudnej sytuacji. Myśmy byli wszyscy gotowi jechać na takie posiedzenie, natomiast takie posiedzenie się nie odbyło. Wiele zostało również złożonych projektów, chociaż pani Anna Gębicka przygotowała projekt ustawy dotyczący, w jaki sposób można pomóc rolnikom po tych skutkach po powodzi, bo przecież to też trzeba pamiętać o tym, że zostały zalane pola, zostały zalane uprawy, ale też został zalany sprzęt rolniczy, zostały zalane magazyny, czy to... Ale dlaczego my musimy takie prawo ustalać ad hoc, kiedy coś się rzeczywiście dzieje? Dlaczego proceduralnie nie jesteśmy do tego przygotowani już o wiele wcześniej? Dlaczego my musimy takie prawo ustalać? Bo niestety są różne sytuacje, które pokazują, że tu i tu trzeba... To tak samo jak było, panie redaktorze, w dobie COVID-u. Wie pan, ile trwały komisje zdrowia? Tylko, że COVID-u wcześniej nie było, a powódź była. Mniej więcej wiedzieliśmy, z czym to się wiąże. Tak, ale chociażby kwestie... Ma pan rację. W 2010 roku Donald Tusk był premierem naszego kraju. Była powódź, ale nie zostały wtedy przyjęte żadne rozwiązania, które mogłyby w jakikolwiek sposób dopomóc osobom pokrzywdzonym przez powódź. Minęło kilka lat i jak gdyby... W tym 8 lat naszych rządów i ponieważ nie było to na gorąco zrobione, czyli wtedy, kiedy trzeba, tak? My mieliśmy powódź w 2010 roku, wtedy trzeba było pewne rozwiązania systemowe wdrażać. Dzisiaj jest kolejna powódź i to dzisiaj jest ten moment, kiedy to trzeba wszystko natychmiast zrobić.
przede wszystkim unormować pewne rzeczy prawne, ale też chodzi o pomoc. My mamy już 10. dzień, odkąd na Opolszczyźnie, na Dolnym Śląsku i na Śląsku przeszła powódź. Proszę się zapytać mieszkańców zalanych terenów, obojętnie jakiej miejscowości, czy chociażby, nie wiem, jakiś grosz z strony rządowej został przekazany właśnie tym mieszkańcom. Oczywiście pytamy, tak samo pytałem o to w piątek wicewojewodę Pośmiecha. Proszę zapytać samorządowców, w jaki sposób oni dostali wsparcie rządowe, bo ja powiem tak, ja się nie dziwię, że oni za bardzo nie mają teraz jak działać, bo przecież te budżety gminne no nie były przygotowane, bo to dzisiaj mamy, można powiedzieć, swego rodzaju katastrofę. Przecież to, co trzeba odbudować, to będzie liczone w miliardach złotych. Bo ja tutaj też mówię nie tylko o infrastrukturze drogowej, mostowej, tylko ja liczę też o tych szkodach, które zostały, które ponieśli zwykli mieszkańcy, czy też rolnicy, ale też i przedsiębiorcy. Przecież mnóstwo przedsiębiorstw zostało różnych mniejszych, większych firm zalanych. Tam zostali pracownicy z dnia na dzień bez pracy, bez wsparcia, bez niczego. No, miejmy nadzieję, że te straty zostaną jak najszybciej. Ale to powiem tak, to nie miejmy nadzieję, to powinno być zrobione natychmiast, rozumie pan? I na pewno będziemy o to pytać, pani poseł, tych, od których to zależy, którzy mają w tym zakresie coś do powiedzenia. A za dzisiaj bardzo dziękuję. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Katarzyna Czochara była z nami. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.